Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mam taką gumkę zapożyczoną od córki, jestem w domu. Ale mimo to, proszę Państwa, temat, który poruszymy dzisiaj, jest tematem bardzo ciekawym. I wielokrotnie w komentarzach widziałam, że Państwo prosicie o podjęcie tematu borderline, czyli pogranicznym zaburzeniem osobowości. Dzisiaj o tym porozmawiamy, tym bardziej, że jedna z pań komentujących jakieś tam wideo na YouTube napisała, że skarżyła się, że mąż i teściowa nazywają ją osobowością borderline, że ona ma borderline i to zabrzmiało tak, jakby to było coś obraźliwego, jakby była nienormalna, czy tam niezrównoważona psychicznie, czy jeszcze coś. Czyli tamta pani bardzo się przyjęła tym, co usłyszała od męża i od swojej teściowej. I dzisiaj my porozmawiamy, czym jest słowo borderline, co ono oznacza. To oznacza pograniczne zaburzenie osobowości, ale nie trzeba się tego bać. To naprawdę nie jest aż takie straszne, jak brzmi. I porozmawiamy, dlaczego to się tak nazywa i czego się można spodziewać po takiej diagnozie i jak z tym walczyć, czy to się da zmienić, wyjść z tego, tak? I czy co jeszcze? I możemy porównać na przykład neurotyczną osobowość do osobowości typu, która ma pograniczne zaburzenie osobowości. Ja postaram się jak najprościej to opisać. I zacznijmy od tego, że zobaczcie, zaraz to spróbuję narysować. Istnieje coś takiego jak, załóżmy, neurotyczny typ osobowości, to uznajemy, że to jest neurotyczny typ osobowości i psychotyczny typ osobowości, tak? A to, co jest pomiędzy nimi, to jest pograniczne zaburzenie osobowości. Staram się jak najprościej to wytłumaczyć. Tutaj neurotyczny typ osobowości i psychotyczny. Psychotyczny, proszę nie mylić z psychopatycznym, to nie ma nic wspólnego z naszymi ukochanymi psychopatami, to jest co innego. I ten stan przejściowy jakby pomiędzy neurotyzmem a psychozą nazywa się pogranicznym zaburzeniem osobowości, dlatego to się tak nazywa. To wszystko czasami się miesza, tak jak wszystko w psychologii. I czasami człowiek może mieć więcej cech neurotycznej osobowości, a czasami to może być osobowość neurotyczna z cechami, już się, gdzieś ta mniej więcej tutaj zaczynają się cechy psychozy, tak? Psychotycznej osobowości. I im bliżej osobowości psychotycznej, tym te cechy stają się bardziej widoczne jakby w ten sposób, tak? Ja przepraszam, że tak, za taki amatorski ten kupię chyba deskę do pisania, będziemy tam to tłumaczyć, ale uważam, że to jest wystarczające, żeby zrozumieć, na czym polega w ogóle to całe zagadnienie. I teraz tak jak mówię, że neurotyczna osobowość może zaczynać mieć cechy osobowości pogranicznej i tak samo osobowość pograniczna może mieć cechy oczywiście osobowości neurotycznej. Z osobowości psychotycznej też można wychodzić powoli, bardzo powoli, po długiej terapii, ale proszę się nie bać, tego się nie bać. To jest po prostu, to jest kwestia znalezienia dobrego terapeuty, zresztą odłożę to, po co zaznaczyłam, dobrego terapeuty i zaraz powiemy też tak wkrótce, jak pracuje terapeuta z osobowością typu borderline. Po pierwsze tak, jakie cechy ma człowiek z osobowością pograniczną? Powtarzam, nie trzeba się tego bać. W podręcznikach z psychiatrii i psychologii wypisane są same złe cechy takiej osobowości, że to jest chwiejna psychika, niestabilna, że niestabilne związki, że stany afektu często mają miejsce i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście, że to nie jest jakby... To wszystko jest, brzydko mówiąc, do przeżycia.
Na pograniczne zaburzenia osobowości cierpi więcej kobiet niż mężczyzn, ale mężczyźni też cierpią. I na przykład, dobra, ja zostawię to na sam koniec, taki deser. Powiem o tych osobowościach typu borderline, to co najlepsze. A teraz będziemy mówić o tym, co jest najgorsze, w tym sensie, żeby jakoś z tego wychodzić. Osobowość neurotyczna to jest w ogóle, nie wiem, chyba 90%, tego nie sprawdzałam, ale nie jestem przekonana, że to jest 90% populacji w ogóle. To nie jest zaburzenie, neurotyzm w ogóle nie jest uważany za zaburzenie, to jest prawie że norma. Po prostu człowiek ma czasami jakieś wewnętrzne konflikty, które niezbyt duże i niezbyt przeszkadzają mu funkcjonowaniu. To jest, powiedzmy, wszystko się mieści w granicach normy. I neurotyk, on, jeżeli się go zapytać, kim jesteś, on potrafi dać odpowiedź, tak? Tam jestem psychologiem, albo jestem nauczycielem, albo jestem mamą, jestem jeszcze kimś, tak? Natomiast osoba z pogranicznym zaburzeniem osobowości, ona nie jest w stanie dać określenia sobie, ona nie jest w stanie powiedzieć, kim jest. I taka osoba, ona bardzo cierpi z braku przynależności do kogoś albo do czegoś. Bardzo dużo osób z pogranicznym zaburzeniem osobowości można spotkać wśród młodzieży w tych grupach punki, tak, goty i tak dalej, takie subkultury. Dlaczego? Dlatego, że osobowość z pogranicznych, mówmy po prostu, żeby nie mówić za każdym razem tak długo, pograniczne zaburzenie osobowości. Osoba z pogranicza, powiedzmy tak, ona bardzo cierpi z powodu braku rozumienia swojego miejsca w życiu, z braku przynależności do kogoś lub do czegoś i w ogóle ona tych braków ma bardzo dużo i jej się wydaje, że jeśli ona dołączy do jakiejś grupy, do jakiejś subkultury, to tu się zaczyna jej strefa komfortu, powiedzmy, tak? I między innymi my na koniec odpowiemy na pytanie, dlaczego różne osoby tak różnie reagują na relacje z psychopatą. Dlaczego inaczej wychodzi z tej relacji neurotyk i inaczej wychodzi osoba z pogranicznym zaburzeniem osobowości. Dlatego, że tak mi się wydaje, że osoba z pogranicznym zaburzeniem osobowości zostaje w tej relacji dużo dłużej niż osoba bez takiego zaburzenia. Dlaczego zostaje? Dlatego, że psychopata, poniżając ją, obrażając, nawet mówiąc jakieś takie brzydkie określenia, on jakby daje jej to poczucie, że ona należy do niego, albo że jest określenie dla niej, tak? Albo jeszcze coś, ona czuje się kimś, ona jakby może się o coś zahaczyć. I osoby z pogranicznym zaburzeniem osobowości, oni bardzo często mają taki problem, że na przykład konsultowałam taką dziewczynę, ona zamieszkała teraz ze swoim chłopakiem i ona nie wie, gdzie jest jej dom. Ona mówi, że ja nie czuję się w domu, jak wracam do rodziców i nie czuję się w domu mojego chłopaka. I ja w sumie nie wiem, jak ja mam poczuć, gdzie jest mój dom. I ja jej sugerowałam delikatnie, że no może pani dom jest tam, gdzie pani obecnie się znajduje. Może podejdźmy w ten sposób. I ona mówi, ale ja tego nie czuję. I to jest ogromny problem, jeden z problemów osób z pogranicznym zaburzeniem osobowości. Oni nie mogą określić swoje miejsce w życiu. Oni są, no to, że sama ocena jest bardzo niska, to tu nawet nie ma o czym mówić. To, jeśli neurotyk na przykład zdaje sobie sprawę, że on osiągnął coś w życiu i on poniżej tego poziomu nie zejdzie, tak, w swojej ocenie, w swojej samoocenie. Po pierwsze, neurotyk jest w stanie mieć jakąś samoocenę, czyli sam siebie ocenić, a osoba z pogranicznym zaburzeniem osobowości, ona zdanie innych osób bierze do siebie. Ona ocenia siebie tak, jak ją oceniano zewnątrz. I dlaczego my mówimy na tych szkoleniach, tak?
Dlaczego tak nie wolno robić? Między innymi to jest też wyjście z tej osobowości z pogranicza. Neurotyk i sam może siebie ocenić. Neurotyk nie zejdzie niżej tej poprzeczki, którą już osiągnął, tego poziomu, który on osiągnął w życiu. On nie będzie czuł się zerem, on nie będzie się czuł bezwartościowy, bezużyteczny. On już wie, że jakiś poziom on ma, że on ma jakieś, nie wiem, przemyślenia na swój temat, że on wie, że ma jakieś słabe strony swojej osobowości, ale ma też silne i mocne strony, tak? I on potrafi mieć pozytywną, ogólnie, nawet biorąc pod uwagę, adekwatnie widząc swoje wady, jakieś tam niedociągnięcia, neurotyk jest w stanie pozytywnie siebie ocenić. Osoba z pogranicznym zaburzeniem osobowości nigdy nie ma stałej, stabilnej, tym bardziej wysokiej samooceny. Ona może się obudzić rano i myśleć, że jest beznadziejna, że jest totalnym zerem, że w życiu jej się nic nie udało, że ona nie wie, czym ma się zajmować w życiu, że ona nie wie, jaką rolę ona gra dla swojego partnera. Ona nie wie, gdzie jest jej miejsce w życiu. Ona nie wie. I takie osoby, one bardzo potrzebują takiego rodzica, takiego jakby do kogoś. Oni lepiej się czują, jeśli są w związku z kimś i ten związek pełni im, no, ten związek ich wypełnia po prostu. I często są dziewczyny, które mówią, że bez mężczyzny czują się niekompletnie, że ich wartość wzrasta wtedy, kiedy mają obok siebie partnera, że jeśli ona nie ma partnera, to ona jest nikim i niczym. I to, kochane dziewczyny, to jest do przepracowania, to nie jest obiektywny stan rzeczy. Człowiek nie może się, no oczywiście się może, jak ma te zaburzenia, może się czuć bezwartościowo, jeśli nie ma partnera. Ale to nie jest obiektywny stan rzeczy. Można nie mieć partnera i prowadzić fantastyczne życie. I jeśli się ma wysoką samoocenę, to można czekać, kiedy się spotka partnera takiego, którego się pokocha i tylko w tym wypadku będzie się z nim, a nie szukać w partnerze jakiejś deski ratunkowej, kogoś, do kogo się przyczepić, bo sam zginę, tak? Albo jakiegoś mechanizmu do spełnienia swoich potrzeb. To i tak się nie uda i chociażby z tego powodu należy pracować nad tymi swoimi brakami. I jeszcze raz powiem, od razu powiem, to się da zmienić i da się nad tym pracować i proszę mi wierzyć spokojnie. Wszystko będzie ok. Kwestia dobrego terapeuty. Ja nie jestem terapeutą, mówię od razu, jestem coachem. Ja daję po prostu wiedzę, tak? Natomiast jest bardzo dużo terapeutów i szukając przy okazji terapeuty, trzeba najbardziej słuchać, co o nim mówią osoby, które były u niego na konsultacji. To może być terapeuta z jakiejś wsi, absolutnie nieznanej, ale on może być pasjonatem swojego dzieła i on może być nieznany właśnie dlatego, że on nie nagrywa filmiki, tylko praktykuje. I właśnie dlatego to się... A jeśli ktoś skupia się na robieniu różnych certyfikatów, szkoleń i tak dalej, samokształceniu się bez przerwy lata, no to siłą rzeczy on ma mniej tej styczności z praktyczną stroną rzeczy. Dobra, to tak przy okazji. I wracając do osobowości neurotycznej. Osobowość neurotyczna, tak jak mówię, możemy założyć, że ona się mieści w granicach normy. Osobowość neurotyczna ma... jest w stanie... pracować nad swoim poczuciem winy, bo wysokie poczucie winy albo w ogóle poczucie winy to jest niska samoocena, tak? Człowiek, który ma pozytywną samoocenę, ma wysoką samoocenę, nie ma poczucia winy. Dlaczego? I tu już mówiliśmy na poprzednich szkoleniach, dlatego że on wie, że on jest dobry i on nie może nikogo skrzywdzić. A jeśli skrzywdził, to on przeprosił. A jeśli przeprosił, to już on nie ma poczucia winy. To jest może temat do innego szkolenia, ale mówiąc o osobowości neurotycznej, my praktycznie mówimy o osobowości bez zaburzeń. Powtarzam, neurotyzm nie jest uważany za zaburzenie, to jest wariant normy. Natomiast osobowość z pogranicza, pograniczna
z pogranicznym zaburzeniem osobowości, to jest osobowość bardzo chwiejna, bardzo niestabilna i w relacjach, i w ocenie siebie. Chociaż jeżeli ona spotka prawdziwą miłość, spotka partnera, którego bardzo pokocha i któremu zaufa, ona może być bardzo wierną i przeżyć całe życie szczęśliwie z tym człowiekiem. Ja takie przypadki też widziałam. I osobowość z pogranicznym zaburzeniem osobowości ma zawsze ogromne poczucie winy. Dlaczego ma ogromne poczucie winy? Tak jak mówię, niska samoocena i wpływ rodziców albo nauczycieli, albo ktoś, kto był z dzieckiem w samym takim wcześniejszym dzieciństwie i kto stosował wobec tego dziecka przemoc. Nieważne jaką przemoc, przemoc seksualną, przemoc emocjonalną albo przemoc fizyczną, tak? Psychiczną albo fizyczną, nieważne. I dlatego no, każde dziecko, które doznało przemocy seksualnej, uważa, że to jest jego wina. I z tym poczuciem winy ono idzie przez całe życie i uważa się za bezwartościowe i uważa, że ludzie po prostu nie wiedzą, jakie ono jest złe, a jak się dowiedzą, to od niego się odwrócą. I taki człowiek z takim zaburzeniem, on żyje jakby w dwóch, jemu się wydaje, tak, że on żyje w dwóch postaciach, tak? Jedna postać jest taka, że on się spotyka ze znajomymi, jest lubiany w pracy tam, czy wśród znajomych, czy tam dobrze układa sobie relacje i wszystko jest okej, okay, jest ceniony, jest chwalony, ma jakieś tam talenty. Natomiast sam w środku on czuje się do niczego. On uważa, że ludzie się mylą, co na jego temat, że on nie jest taki dobry i że jak tylko oni się dowiedzą, to od razu się od niego odwrócą. Także praca z terapeutą nad tym całym zaburzeniem borderline między innymi ma w sobie pracę nad poczuciem winy. I tak, i teraz jeszcze bym chciała taką jedną rzecz powiedzieć. W psychoanalizie, to żeby było prościej i bardziej zrozumiałe, w psychoanalizie istnieją cztery poziomy jakby organizacji człowieka. Pierwszy poziom to jest poziom normalny. Drugi poziom, poziom pograniczny. To jest to, o czym mówiliśmy. Trzeci poziom, już sobie tu notatki zrobiłam, nie, się pomyliłam, normalny, neurotyczny, pograniczny i psychotyczny poziom. Tak, są cztery poziomy. I to trzeba po prostu zapamiętać. Normalny, neurotyczny, pograniczny i psychotyczny. A cała reszta to są charaktery, tak? Charakter może być paranoidalny, może być depresywny, może być masochistyczny, może być psychopatyczny, tam czy jeszcze jakiś, tak? I charaktery mogą się nakładać na te wszystkie poziomy. Ja spróbuję teraz tak narysować. Na przykład mamy tak, o, mamy poziom organizacji człowieka, tak? To jest normalny, neurotyczny, pograniczny i psychotyczny, tak? To tak zrobimy. To są poziomy, poziomu człowieka, powiedzmy tak. I na każdy z tych poziomów nakłada się charakter. Może być paranoidalny, może być masochistyczny, może być depresyjny, może być tam psychopatyczny i tak samo tutaj, tak? I tu tak samo. I dlatego ta terapia jest troszeczkę dłuższa, że po pierwsze trzeba ustalić, z kim mamy do czynienia, czy z neurotykiem, czy z osobowością borderline, tak, z pogranicznym zaburzeniem osobowości, czy jeszcze z kimś tam, czy jest czy z kimś. Dlatego, że w każdym, na każdym poziomie charakter działa jakby
musimy brać pod uwagę i poziom organizacji człowieka, i jego charakter. I czasami bardzo trudno jest odróżnić osobowość neurotyczną od osobowości z pogranicznego zaburzenia osobowości. I można zrobić w ten sposób, jeżeli na przykład terapeuta nie daje sobie rady, tak, bo to są bardzo, one są takie bardzo dyfuzyjne, one jedno może przeciekać w drugie i z powrotem wracać i tak dalej. I ja nie radzę tego robić, jeżeli nie ma takiej aż bardzo potrzeby, bo to jest takie trochę dotkliwe, ale jeżeli już naprawdę jako terapeuta, jeżeli mnie psychologowie, a ja wiem, że słuchają młodzi osoby, które studiują psychologię, naprawdę nie możemy odróżnić osobowość, to możemy, widząc w niej jakieś negatywne cechy, albo podejrzewając je, tą osobowość, te cechy, możemy zadać pytania wprost. I osobowość neurotyczna, ona strasznie się tym przejmie i od razu stanie się jej przykro. Albo może powiedzieć, tego nie ruszamy, tak? Proszę, tu na razie nad tym nie pracujemy. I swojego klienta należy zawsze słuchać. I wtedy mówimy, ok, rzeczywiście to zostawiamy. Klienci bardzo dobrze znają siebie, mają dobrą intuicję. Jeśli klient mówi, że tego nie ruszamy, to nie ruszamy. Idziemy dalej. Natomiast do czego zmierzam? Osobowość neurotyczna, ona się przejmie tym, co powiemy, to będzie widać, albo powie, że o tym nie mówimy. Natomiast osobowość psychopatyczna, ona, psychopata na przykład, on w ogóle nie, do niego nie dociera, tak? Jemu można mówić, on się nie przyjmuje tym, ale my nie mówimy o psychopatach, ja znowu nie chcę mieszać. Osobowość, człowiek z pogranicznym zaburzeniem osobowości, on będzie zaprzeczał, tak? On na przykład tak jak neurotyk, na przykład neurotyk wie, że ma jakieś tam dolegliwości, załóżmy obgryzanie paznokci albo jeszcze coś. Nieważne, to nie ma znaczenia. I neurotyk jakby wie, że to jest źle, że z tym trzeba coś zrobić, że to jest jakaś jego negatywna cecha. I on przychodzi do terapeuty i on pracuje razem z terapeutą, żeby tego się pozbyć. Niech to nie będzie obgryzanie paznokci, coś innego, nieważne, to nie ma znaczenia. Natomiast osobowość psychotyczna na przykład, tak, ona będzie uważała, że może to, ten przykład z tymi paznokciami niewłaściwy, ona będzie przekonywała terapeutę, że ona ma rację. Tak, że to nie jest jakieś zaburzenie, że to nie jest jakieś coś, nad czym trzeba popracować. Tak, jeżeli ona słyszy głosy, ona będzie mówiła terapeucie, że będzie starała się przekonać terapeutę, że to ona ma rację. Jakieś takie bardzo dosyć bezkrytyczne podejście. Ale to my mówimy już o psychotycznym typie, tak? Który słyszy głosy tam, czy jeszcze coś. Natomiast wracając do pogranicznego, do człowieka z pogranicznym zaburzeniem osobowości. Taka osoba oczywiście nie słyszy żadnych głosów, natomiast ona też jest zupełnie w pracy terapeutycznej, jest inna niż osobowość neurotyczna, tak? I co jeszcze, nad czym pracuje, nad czym należy popracować osobowości człowiekowi z pogranicznym zaburzeniem osobowości? Tutaj zapisałam wszystko, takie zrobiłam notatki, żeby o niczym nie zapomnieć. Aha, człowiek z pogranicznym zaburzeniem osobowości bardzo często ma takie, no często, nie trzy razy w tygodniu, ale po prostu zdarzają mu się takie stany afektu, tak? Jeżeli on się spotyka z czymś, co akurat na niego działa, że on nie umie tego znieść, tak? Na przykład z niesprawiedliwością, to on może mieć ten stan afektu. I z tym pracuje się z terapeutą, tak? Terapeuta pracuje, może przy okazji powiem, może to będzie ciekawe, jest taka metoda, nie wiem jak to się nazywa po polsku, rozcieplenie liczności, czyli jakby podzielenie osobowości. Na czym to polega? Nie znajdę właściwie owego słowa, ale to jest bardzo ciekawe. Na przykład, może komuś się przyda akurat.
Nawet jeśli nie macie Państwo pogranicznego zaburzenia osobowości, może to się przydać w pracy nad jakimś stresem, nad sytuacją stresującą. Tak? Jeżeli spotykamy się z czymś, co nas strasznie wyprowadza z równowagi i jesteśmy jeszcze chwilę i będziemy w stanie afektu, tak? Albo wyprowadza, to jest pobudzenie akurat, a hamowanie na przykład emocji może być w ten sposób, że spotykamy się z czymś, co nie pobudza, tylko na odwrót, tak bardzo nas smuci, wywołuje tak ogromny smutek, że prawie że jesteśmy jedną nogą w depresji. To w jednej i w drugiej sytuacji należy postarać się, ja proponuję na przykład, ja kiedyś pracowałam z taką dziewczyną, postarać się spojrzeć na siebie i na tą sytuację jakby z boku, opozytywnie, tak? Stanąć jakby naprzeciwko i zastanowić się, w jakiej skale oceniasz to swoje oburzenie albo na odwrót smutek od 0 tam do 10, tak? Dlaczego my to robimy? Dlatego, że w ten sposób, jeżeli ktoś jest w stanie afektu, a stara się spojrzeć na siebie w tym stanie afektu i ocenić tą skalę, on jakby dzieli ten swój stan afektu, on dzieli swoją uwagę i na stan afektu, i na stan takiego obserwatora. I wtedy, możliwe, myśląc o czymś innym, stwarza się taki jakby filtr, który pozwala mu troszeczkę przemyśleć, troszeczkę przyhamować i może troszeczkę inaczej spojrzeć na tą sytuację. I ja bardzo polecam, mimo że to niby wydaje się takie banalne i proste, to jest naprawdę skuteczne. Spróbujcie Państwo, kiedy jesteście w sytuacji. Ja to przećwiczyłam, naprawdę. Mi się zdarzały takie sytuacje z własnymi dziećmi, kiedy ich postępowanie wywoływało we mnie stan afektu. Ja nie umiałam, po prostu ja aż się dusiłam, że można tak zrobić, tak? I po prostu ja na tyle się nauczyłam patrzeć na to z boku, że po prostu ta sytuacja już w ogóle nie wywołuje mnie ten. Jakby to przepracowałam ze sobą, tak? Ja wiem, że nie ma sensu, że z tego, że ja się zdenerwuję, nic się nie zmieni, no absolutnie. To, że ja zniszczę sobie zdrowie, swoje komórki nerwowe, to do niczego nie doprowadzi. Zrozumieć może też, ale ty już w stanie w spokoju, że to nie ma sensu robić. Ty niszczysz swoje zdrowie. Nie warto, tak? I właśnie takie spojrzenie na siebie z boku w wielu sytuacjach może się przydać. I zastanowienie się, tak? W jakiej skali to oceniamy. To jest bardzo przydatne. I właśnie nad tym między innymi pracuje terapeuta z ludźmi z pogranicznym zaburzeniem osobowości. Dalej. Oczywiście osobowość borderline ma niesamowicie nie do przeżycia ciężki stosunek do samotności. Jeżeli neurotyk może być samotny, może nie być samotny, no ale on nie umrze z tego powodu, tak? On wie, że życie się nie kończy na relacjach, jest bardzo wiele innych rzeczy w życiu, które można robić i jakby relacje to nie wszystko i on jest w stanie być bez relacji, jeśli on czeka na taką relację, która będzie na którą on jest według niego wart, tak? Tak jak mówiliśmy, że nie relacja, która będzie spełniała jakieś jego potrzeby czy braki, tylko rzeczywiście, że ja się zakocham. Jeśli się zakocham, ja będę w relacji. Jeśli nie, to mi szkoda czasu, bo mam się czymś zająć. Tak mniej więcej myśli neurotyk. I to jest normalne. Już mówiliśmy z Państwem, nie pamiętam, chyba mówiliśmy na początku, że neurotyk, nie trzeba się bać słowa neurotyk, to nie jest zaburzenie. To się uważa za właściwości osobowości. Natomiast człowiek z pogranicznym zaburzeniem osobowości, on w ogóle nie jest w stanie być sam. Ja konsultowałam, zresztą to nie jedną dziewczynę oczywiście, ale właśnie parę dni temu konsultowałam dziewczynę, która, oczywiście ja ją w innym nurcie tam konsultowałam, to była troszeczkę bardziej jak coach, natomiast ja uważam, że właśnie ta dziewczyna powinna iść na terapię, jej się akurat to przyda. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, jest sytuacja, kiedy jej chłopak robi coś, co jest niedopuszczalne
Ну, в релаціях, в учтівих релаціях, в щирих релаціях, в романтичних релаціях, так? І жили ми стежми разом, то ми стежми щежі, отварті і так далі. А іначе по що бути разом? І дівчина попросила його, щоб він зробив якусь річ, яку хлопак, який коха дівчину, напевно зробить. To nie jest tam, nie jest coś zrobienie tam, gdzieś tam puści, czy coś, nieważne. Inaczej mówiąc, dziewczyna poprosiła chłopaka swojego o coś i on odmówił tego, co wskazuje na to, że jest nieszczery, że ma coś do ukrycia, ale jednocześnie, żeby on zaczął manipulować. Manipulacja jego polegała na tym, że on zaczął ją obrażać, obwiniać, nie chcę mówić brzydkiego słowa, mówił o tym związku, o niej i tak dalej, i że on więcej tego nie chce, zaczął się ubierać, zmierzał do wyjścia i że takich relacji to on nie chce, nie na tym polega związek. Nie to, to jest manipulacja, oczywiście odwracanie kota ogonem. І та дівчина почала, вистрашилася, що він одійде, жучилася йому на рамена, почала його просити, мовити, як багато його коха, плакати, щоб він не відходив. І, очевидно, повідомила, що не вільно було так робити, треба було повідомити, якщо хочеш одійти, то відходь. Якщо з такого поводу, з поводу такої блахостки хочеш одійти, ну, треба ще згодити, так? Він би відшед, але їм швидше відшед, то швидше би вручив. Для того, що то було нещире, і то він був винен тій ситуації. Але, до чого зміжам? To nie jest kwestia, tak jak mówię, inteligencji czy szacunku do siebie, tak? To jest kwestia osobowości, to jest kwestia tych wszystkich naszych zaburzeń powstałych z dzieciństwa, które my ciągniemy za sobą przez całe życie, tak? Tej dziewczynie warto po prostu iść na terapię i popracować. Ja się ją pytam, dlaczego pani nie pozwoliła mu wyjść, dlaczego pani go przepraszała? Przecież on rzeczywiście nie miał racji i on jeszcze odwrócił kota ogonem. Najlepsza obrona to atak. Nawzywał panią, powiedział, że ten związek nie jest mu potrzebny. Do widzenia, nie jest potrzebny. Pa! I dlaczego pani go prosiła? Ona mówi, ja tak bardzo bałem się zostać sama. Ja tak bardzo boję się, że ja nikogo takiego jak on nie spotkam, że ja będę samotna. I u osobowości z tego pogranicza sama myśl o samotności jest nie do zniesienia. To jest człowiek, którego w dzieciństwie rodzice albo ignorowali, albo porzucili, albo na przykład karali ciszą, tak? Mama się nie odzywa, mama się obraziła i się nie odzywa tam. I dziecko wariuje, tak? To jest największa przemoc psychiczna, bo dziecko czuje, że jego nie ma w tym momencie. Kiedy mama się nie odzywa tam przez parę dni, to malutkie dziecko czuje, że ono znikło. I właśnie z takich dzieci wyrastają osoby, które nie potrafią być samotni. Dla nich, w nich to budzi taki lęk, takie poczucie, że broń Boże, partner odejdzie. Oni po prostu czują, jak się rozsypują. Ta dziewczyna mi powiedziała, ja czułam, że ja umieram. I to się bierze z dzieciństwa. To nie jest, znowu wrócę do tego tematu, o którym mówiliśmy, to nie jest miłość, to nie jest, że ja tak bardzo go kocham, bo miłość to jest piękne, spokojne uczucie, z szacunkiem, z wzajemnością, tylko i wyłącznie. Miłość powinna być wzajemna. Jeśli ona jest niewzajemna, to nie jest miłość. Natomiast dlatego, że człowiek zdrowy nie może się interesować kimś, kto się do niego nie odzywa, albo nie chce z nim nic mieć wspólnego. To nie jest zdrowe dla niego, on zapomina o tym kimś. Natomiast jeżeli takie historie trwają latami, że ktoś kogoś zostawił, a dziewczyna żyje przez lata i czeka, że on wróci, tak? No to są właśnie te problemy, które należy przepracować.
z terapeutą, no albo iść na kursy pick-upu, gdzie to bardzo się przyspiesza, ale w sposób taki bardziej dotkliwy, dyskomfortowy to się wszystko przepracowuje, tak? Że po prostu się odcina i tyle i wytrzymuje się ten dyskomfort i potem psychika się przyzwyczaja. Ale nieważne, nieważne, słuchajcie, jak jest jakiś dobry terapeuta, można do niego, taka osoba może wiedzieć, że ja mam jakieś tam braki i na przykład przez, nie wiem, całe życie chodzi do terapeuty, ale zrozumcie, to można robić, jeśli człowiek jest w normalnym stanie psychicznym. Natomiast jeżeli człowiek ma depresję, jeśli człowiek ma gorączkę 42 stopnie i przychodzi do terapeuty, a terapeuta mu mówi, no to popracujemy przez 6 lat 3 razy w tygodniu, no to nie jest uczciwe. To jest naciąganie ludzi na kasę, dlatego że słowami tą terapią depresji się nie wyleczy. Jeżeli załóżmy, oczywiście depresja może być i osobowo, i u osób z pogranicznym zaburzeniem osobowości, u neurotyków, tak jak mówiłam, i w tych różnych tych depresji są bardzo różne. I rzeczywiście nad depresją można pracować z terapeutą, ale kiedy ten stan, ta biochemia mózgu jest na jakimś tam przyzwoitym tle. Natomiast jeśli człowiek płacze i rano, już o 9 rano przychodzi na szkolenie terapii Gestalt, gdzie wszyscy opowiadają swoje smutne historie, a człowiek płacze, to uważam, że bardzo no, nie w porządku jest jakby tak się przyglądać i nic nie mówić i zgadzać się na to, żeby ta osoba chodziła na terapię. W ogóle, żeby chodzić na terapię, to trzeba mieć mocne zdrowie. To trzeba być człowiekiem zdrowym, tak? Dobra, i teraz tak, odnośnie samotności. Jeżeli jest tak straszny lęk bycia samym, lęk samotności, bo neurotyk na przykład, albo człowiek normalny nie boi się samotności. On się rozwija w tym czasie, on wie, co ma zrobić, jemu sprawia przyjemność zajmowanie się sobą, swoim rozwojem i tak dalej. Natomiast człowiek z pogranicznym, pogranicznik, tak będziemy go nazywać, straż graniczna, on nie jest w stanie tego znieść. Dla niej to jest koniec świata i dlatego, i zobaczcie, dlaczego każda osoba wychodzi z różnym bagażem doświadczeń i przeżyć i po różnej ilości czasu z relacji z psychopatą. Dlatego, że osobowość z pogranicza nie jest w stanie odejść dłużej. Ona ma więcej tych braków, który zaspokaja ta toksyczna relacja. Chociażby już samo to, że ona jest w związku z psychopatą, daje jej poczucie stabilności. To dla niej jakaś taka pewna strefa komfortu. Dobra, co jeszcze? No ogromny lęk, tak, to już powiedzieliśmy, tak? Jeżeli ktoś odchodzi od człowieka z pograniczną osobowością, no i poczucie winy oczywiście, będzie to moja wina, że on odszedł, tak? To ze mną albo, że ona odeszła. Tak, ja jeszcze przy okazji powiem, że cały czas zarzucano mi, że ja uważam, że tylko mężczyźni manipulują. To nieprawda, manipulacji nie ma płci i zaburzenia nie mają płci. Po prostu jest mi łatwiej mówić od osoby, jakby stając na stronę ofiary kobiety, no bo ja sama jestem kobietą, tak? Także, ale to manipulują i kobiety, i mężczyźni. Jedynie co, kobiety manipulują, tak, zawodowe takie manipulatorki zwłaszcza, one manipulują jednak w celu wyjścia za mąż i urodzenia dzieci. A mężczyźni manipulatorzy, czy manipulanci, manipulują celem zdobycia zasobu ofiary i pójście dalej. I jest taki na przykład, istnieje lekarz, tam chirurg, tak? Albo prawnik, albo jeszcze ktoś, kto zrobił jakąś tam karierę, w cudzysłowie, który on robił po prostu po głowach tych kobiet, tak? On wyciąga z jednej kobiety i mówi, ja sam wszystko osiągnąłem, tak? I na przykład takim manipulantom się opłaca nie być osobami żonatymi. Natomiast też to są żonaci, jak już tam
coś się tam jakoś się potoczyło nie po ich myśli, albo uznali, że to się opłaca, to małżeństwo. Także kobiety w innym celu manipulują i jest to może mniej szkodliwe. No wyjście za mąż, urodzenie dzieci, tak, niż zabieranie zasobów i zmiażdżenie człowieka czołgiem, bo taka ofiara manipulanta potem długo dochodzi do siebie. Tak, ja jak zawsze mówię chaotycznie, także wszystkie osoby, które będą na szkolenie, powinniście się do tego przyzwyczaić. Ja w ogóle jestem na filmikach taka, jaka jestem i ja nie zamierzam nikogo tam zgrywać i udawać i czytać po prostu to, co tam napisałam jako referat, i żeby to było poprawne i bez błędów i nie chaotyczne. Ja uważam, że to nie ma sensu. Zawsze trzeba w życiu być sobą i wtedy będziesz przyciągać osoby, które też będą chcieli być z tobą, tak? A zbędne osoby po prostu odpadną. Także zawsze bądźmy sobą. Tak, co jeszcze na temat tego pogranicznego zaburzenia? No co jeszcze chciałam powiedzieć, tak? Nad wszystkimi tymi brakami człowieka z pogranicznym zaburzeniem osobowości pracuje się z terapeutą i nad poczuciem winy, i nad tym stanem afektu, żeby go więcej nie było, i nad innymi takimi z dzieciństwa przeżyciami. Na przykład, jeżeli dziecko doznało w dzieciństwie przemocy seksualnej, i oczywiście taki ktoś żyje z poczuciem winy. Tak jak każde dziecko, on jest, taki człowiek jest przekonany, że to jest jego wina, że tak się stało. I to strasznie po prostu ciągnie się za człowiekiem przez całe życie. I wtedy po prostu terapeuta mówi, proponuje, żeby ta osoba popatrzyła na to, co się z nim stało, jako na dziwne doświadczenie seksualne. Nic więcej. I zobaczcie, jaka jest różnica myśleć o tym, że się zostało zgwałconym i mieć poczucie winy, albo po prostu potraktować to jako po prostu dziwne doświadczenie seksualne. Od razu po prostu. Tak samo jak jeśli ktoś, taka osoba z pogranicza, bardzo przyjmuje się tym, że zrobiła kiedyś jakieś tam błędy życiowe. Tam albo usunęła ciąże, albo jeszcze tam coś, albo jeszcze różne po prostu, tak? Ludzie zawsze znajdą takie osobowości, zawsze znajdą powód, żeby się czymś zamartwić, tak? No i wtedy terapeuta mówi, że ten błąd, który pani zrobiła, albo pan zrobił w wieku na przykład 30 lat, i nie zrobiłby pan tego teraz, dlatego że teraz pan ma większe doświadczenie, większą wiedzę, inny stan hormonalny, ma więcej lat i tak dalej. Człowiek się zmienia, człowiek nie stoi w miejscu. Więc cofając się do tyłu, i tak pan albo pani postąpilibyście tak samo, więc nie ma sensu to rozdrapywać. Nie mogliście postąpić inaczej, bo wtedy na tamten moment mieliście tyle wiedzy, byliście w takich, a nie innych warunkach i to wszystko miało wpływ na waszą decyzję. Teraz tak nie postąpicie, teraz uważajcie to za błędną decyzję, więc postąpicie inaczej. No tak mniej więcej przebiega terapia. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć na koniec taki deser zostawić dla osób, którzy mają stwierdzone borderline. To nie jest wyrok, z tego można wyjść. Można wyjść oczywiście przy pomocy takiej dobrej wiedzy, więc albo szukamy dobrego terapeuty, albo sami szukamy, no lepiej przed terapeutą oczywiście. I ten z tego pogranicznego zaburzenia można wyjść, to nie jest czymś po prostu, to nie jest, absolutnie nie jest, że to jest tak jak psychoza, tak? Że człowiek po prostu ma u mamy, słyszy głosy tam, czy ma jakieś tam nie wiem, iluzji, nie wiem jak to nazwać, nie znajdę teraz odpowiedniego słowa, nieważne. To jest wszystko do przepracowania, nawet nie chcę mówić słowa wyliczenie, nawet nie mówię nigdy pacjenci, tylko mówię klienci, bo pacjent to jest takie jakieś, mi się wydaje, słowo troszeczkę niewłaściwe, tym bardziej, że to pacjentów jest 95% populacji, każdy ma jakieś tam mniejsze czy większe, no i nie powiem nawet zaburzenie, ale jakieś tam, powiedzmy, braki, tak, nad którymi można pracować. Co jeszcze chciałam powiedzieć
ludziach z tą pogranicznym zaburzeniem osobowości. To nie jest tak, że oczywiście, że oni sami bardziej cierpią, niż dają cierpienie innym, ale oczywiście wśród nich są femme fatale i tacy mężczyźni, którzy rozbijają serca, tak, że dzisiaj on ją kocha nad życie, a jutro znika bez kartki, bez pożegnania. I to są takie kobiety, takie, to są osobowości takie bardzo jakby wyjątkowe, niepospolite. Bardzo dużo jest wśród nich osób utalentowanych, którzy zajmują się sztuką albo jakąś tam twórczością. Bardzo dużo osób z pogranicznym zaburzeniem osobowości idą w zawody, które pomagają. Sekretarka na przykład, albo lekarz, albo tam siostra medyczna. Oni mają bardzo dobrze rozwiniętą empatię, oni chcą pomagać i tak dalej. Był taki film Sekretarka, no to właśnie typowy o osobie z zaburzeniem osobowości, chociaż mi się ten film nie bardzo się podobał. Tak, i tak jak mówiłam, że to są osoby bardzo często utalentowani. Wszystkie bohaterki główne Dostojewskiego, pisarza Dostojewskiego, mieli to zaburzenie osobowości pograniczne. I właśnie tam w tej powieści Idiota typowy przykład pogranicznego zaburzenia osobowości, kiedy kobieta potrafi rzucić pieniądze w ogień, potrafi jej nie zależeć na jakimś udanym, w cudzysłowie, małżeństwie, tylko ona żyje emocjami, namiętnościami i tak dalej. O takich kobietach zawsze się pamięta, zawsze te związki są takie niezwykłe, uważane za największą miłość. O takich kobietach mówi się, że ta kobieta, ta królowa, między innymi Scarlett O'Hara Wspominała z wiatrem, to jest typ właśnie pogranicznego zaburzenia osobowości, albo Margarita Małgorzata, tak, z Mistrz Małgorzata. No to przecież to, co to jest absolutny podręcznik zaburzenia, pogranicznego zaburzenia osobowości, tak? Kiedy ona była dla swojej namiętności, dla swojej miłości, zostawić wszystko, ze wszystkiego zrezygnować, z pozycji społeczeństwa, z zamożnego męża, z pięknego domu w Moskwie i stała nago na balu u szatana, tylko i pozwalała wszystkim podlecom i nieboszczykom celować siebie w kolano, tylko po to, żeby mieć możliwość spotkania ze swoim mistrzem, tak? I potem, kiedy do niej podeszła pani, która prosiła ją, żeby jej przestali co nocy dawać chusteczkę na stolik, tak, którą ona zabiła swoje dziecko, udusiła. Ona, mimo że tyle wycierpiała, żeby spotkać swojego mistrza, ona zgodziła się, żeby zrezygnować z tego, tylko żeby pomóc tej pani. To są bardzo typowy podręcznikowy przykład pogranicznego zaburzenia osobowości, kiedy ta osoba jest tak wrażliwa, że jakby nie miała skóry, jakby żyła każdym nerwem. Także no i te osoby mogą przeżyć szczęśliwe życie. Proszę, nie dajcie się obrażać, nie dajcie się, żeby ktoś tam wam coś mówił złego o was. Jeżeli uważacie, że potrzebujecie jakiejś pomocy czy wsparcia, to szybciutko na terapię i wszystko będzie dobrze. Na dzisiaj kończymy nasze spotkanie. Piszcie proszę tematy, na które chcielibyście, żebyśmy porozmawiali i na szkoleniach, i po prostu na filmikach, na wideo, jakie tematy poruszamy. Napiszcie proszę, czy ciekawy był dzisiaj wątek i bardzo proszę o stawianie lajków i subskrybowanie mojego kanału. Chyba dobrze wypowiedziałam to słowo. Wszystkich całuję, moje myszki, do zobaczenia, do usłyszenia, pa!